katastrofy lotnicze mają normalnie znacznie więcej przyczyn, które się składają na jakiś łańcuch. Ostateczna jest jakaś jedna przyczyna, jak tutaj, prawda, doprowadzenie do tego samobójstwa i morderstwa 149 osób, ale przedtem były jakieś błędy, które się też na to złożyły i gdyby ich nie było, to by wypadków nie było. Błędy w kontroli stanu zdrowia psychicznego członków załogi. Być może błędy w konstrukcji tych urządzeń zabezpieczających wejście do kabiny. Może trzeba było dać komuś jeszcze jakieś możliwości interwencji wtedy, kiedy jedna osoba zawiedzie, prawda? Cały szereg jest przyczyn. Komisja interesuje się i musi zbadać, jakie były wszystkie inne przyczyny, czy techniczne, czy błędy w konstrukcji tych urządzeń, prawda, wejścia do kokpitu, czy kontrola zdrowia załóg, czy jakieś inne jeszcze procedury, prawda, kontroli, powiedzmy, na lotnisku, żeby każdego członka załogi obejrzeć, kiedy on wchodzi na pokład. Nie wiadomo. Wszystko to powinna ustalić komisja. I tylko komisja taka ma prawo i orzekać o przyczynach po to, żeby podobnych błędów czy podobnych usterek uniknąć na przyszłość. Jednym z problemów tutaj, który będzie musiał być zbadany i po to, żeby jakieś wnioski wyciągnąć, będzie problem przepisów i procedur ustalonych przez prawo. Być może trzeba te procedury będzie zaostrzyć, uszczegółowić w jakiś, dodać jakieś elementy kontroli. W większości przypadków przyczyny katastrofy tkwią w ludziach, w błędach ludzkich. Może to być błąd pilota, ale może to być błąd mechanika. Może to być błąd tego, kto przygotowywał lot, kto przygotowywał prognozę meteorologiczną, kto szkolił pilota, prawda? Kto badał stan zdrowia pilota, prawda? Mogą być różne tutaj przyczyny, ale na ogół właśnie człowiek jest tym najbardziej zawodnym elementem.